Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam szanownych Państwa w kolejnej recenzji okrętu premium i tym razem skupimy się na niemieckim pancerniku tieru 8, czyli Anhalcie. To jest okręt dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o charakterystykę gry. Na pewno warto tutaj nadmienić kilka jego cech, ale tym się zajmiemy za chwileczkę, także ogólnie zrobimy sobie tutaj takie podsumowanie, czy ten okręt kupić, na ile go oceniam i czy jak nim grać, żeby grało się w miarę efektywnie. Także powolutku będzie sobie tutaj bitwa się rozpędzać, a ja przytoczę Wam jeszcze parę parametrów tego istotne. WG nam tutaj podaje, że celność głównej artylerii tego okrętu nie jest zbyt imponująca i powiem szczerze, Sigma, biorąc pod uwagę na przykład, mam tu w porównaniu Anhalta, Odyna i Tirpitza, to zdecydowanie Anhalt ma najniższą Sigmę, bo tu jest Sigma 1.7, Tirpitz ma 1.8 i tutaj mamy na Odynie 2.0 równe. Ale warto wziąć pod uwagę to, że dział tutaj mamy aż 15. To są rury kalibru 350 mm, także nie jest tak tragicznie. Odyn ma na przykład 305 mm, także to jest duża różnica. A znowu różnica z Tirpitzem nie jest aż tak duża, bo to jest 30 mm różnicy. Tirpitz ma 380, a Anhalt, przypomnę, 350 mm. Zasięg jest przyzwoity. No i reload 30-sekundowy. Jak na taką ilość dział głównej artylerii, to wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie to ładuje. No, z uwagi na kaliber nie będziemy zbyt często używać pocisków przeciwpancernych, będziemy bardziej żonglować tutaj typem pocisków, ale wydaje mi się, że te bepance też nie są takie typowo od parady, także można na początku bitwy właśnie sobie powstrzelać z obeczków i potem podchodząc coraz bliżej przerzucać się na amunicję przeciwpancerną i wtedy myślę, że to będzie optymalny dobór, przy czym perk na szybsze przeładowanie pocisków będzie tutaj chyba jednym z tych potrzebniejszych. Szansa na podpalenie pociskiem odłamkowo burzącym wynosi 27%, przy czym przy 15 rurach to nie jest duży problem, żeby przeciwnika podpalić, ale już tutaj wykresem penetracji nie będziemy się zajmować aż tak szczegółowo, bo to jest taka recenzja taka tam na szybko, że tak powiem. Trochę tym okrętem pograłem i WG nam tutaj podaje w opisie na chyba w zbrojowni informację o tym, że ten okręt ma przyzwoitą artylerię dodatkową. I powiem Wam szczerze, po przeczytaniu tego opisu nastawiłem się troszeczkę na granie pod sekundarkę, ale ostatnie kilka bitew sprawdziłem celność tej artylerii dodatkowej, także celność sekundarki na tym okręcie absolutnie niczym się nie różni od celności innych okrętów, starych okrętów sekundarkowych, może tak, bo procentowo celność artylerii dodatkowej na Anhalcie to jest około 20 do 25% maksymalnie wystrzelonych pocisków, także celność rzędu 25%. Dla porównania linia do Schlieffena osiąga celność rzędu powyżej 40% wystrzelonych pocisków, także kolosalna różnica. Więc no, sekundarka tutaj bardziej pełni funkcję taką psychologiczną i zachęca nas do tego, żeby podejść bliżej, a jeżeli jesteśmy bliżej, to mamy opcję wykorzystania pocisków przeciwpancernych, skuteczniejszą opcję, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to mamy do wykorzystania uzbrojenie torpedowe. Tych torped nie ma dużo niestety, bo są cztery pojedyncze wyrzutnie, o dosyć przyzwoitych kątach co prawda, ale tylko mamy cztery torpedy w sumie, przy czym dwie na burtę. Torpedy o zasięgu 6 km, ale całkiem przyzwoitym damage'u, ponad 20,5 tysiąca. Wykrywalność jest tutaj marginalnym znaczeniem, bo jesteśmy na tak blisko od przeciwnika, że on będzie i tak wiedział, że my te torpedy będziemy puszczać i tak. Sekundarka osiąga tutaj 11,5 km przy zrobieniu na maksa. Punkty wytrzymałości 69500. Porównując to z Odynem jest lepiej, no bo Odyn ma 52800. A Tirpitz ma 69300, także wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie, patrząc zwłaszcza na ten okręt, będzie problem, żeby mu te HP-ki pozbijać, bo on praktycznie nadbudówek nie posiada, ale w burtę też chłonie całkiem przyjemnie, także niestety tu będzie problem z tym, że musimy jednak troszeczkę tym okrętem jakoś tam kontować się, żeby ten damage nie wchodził aż tak bardzo, mimo tego, że tych nadbudówek nie ma, także to już troszeczkę utrudnia tutaj strzelanie do nas. Jedną z najważniejszych cech tego okrętu, szanowni Państwo, bardzo negatywną cechą tego okrętu jest jego prędkość maksymalna i osiąga ten okręt sobie zawrotne 25 węzłów. Przypomnę, że jesteśmy na tierze 8, gdzie często będziemy się ścierać z tierem 10. Odyn na przykład ma 30 węzłów, a Tirpitz ma 30,5 węzła prędkości maksymalnej. Oczywiście mówię tu w przypadku, kiedy nie mamy założonego sygnału 5% do przyspieszenia do okrętu. I teraz tak, jak tym okrętem grać? Tak jak już Wam wspomniałem na początku, jeżeli
jesteśmy daleko, to warto używać obeków. Potem im bliżej, tym częściej będziemy używać pepanców, z tym, że no, strzelanie na dosyć duże dystanse nie będzie jakoś szczególnie efektywne, no bo ta penetracja wiadomo, że spada razem z zasięgiem, czy tam z odległością strzału, ale im bliżej przeciwnika będziemy, tym chętniej będziemy korzystać właśnie z pepanców. Może jakieś torpedy pojedyncze tam się uda wsadzić, nie ma ich dużo, bo tak już mówiłem, 4 tylko. Jeżeli chodzi o zestaw materiałów eksploatacyjnych, to też dupy nie urywa, no bo mamy tutaj naprawkę, grupę naprawczą i albo spotter, albo fighter. Pelotka tutaj coś tam strąci, ale oczywiście nie uchroni nas przed atakiem. Także jeżeli trafi się ktoś bez bazy na lotni, no to wiadomo, że będzie latał po prostych i tych samolotów będziemy strącać dużo. Ale jeżeli będzie manewrował, to w większości przypadków zrobi nam spore kuku, a my tych samolotów mu zbijemy, zestrzelimy, znaczy niezbyt wiele. Oczywiście kapitana i ulepszenia pokażę wam na koniec. Ale u mnie kapitan, który pływa na Anhalcie, to jest kapitan, który siedzi na szlifierce. To jest taka trochę hybryda sekundarkowo-survivalowa. Można to oczywiście zrobić inaczej, bo jak już mówiłem, sekundarka tutaj pełni raczej funkcję dekoracyjno-psychologiczną. Nie jest jakaś szczególnie użyteczna. Coś tam trafia, ale nie żeby tak za bardzo na tym polegać. To nie jest sekundarka taka właśnie jak na szlifienie, czy w całej tej linii, gdzie ona potrafi naprawdę rozsądny damage zrobić. Ten damage stanowi gdzieś tam w okolicach 40-50% tego, co zrobimy w sumie w bitwie. Także biorąc pod uwagę to jeszcze, że prędkość tego okrętu no, nie powala, to musimy mieć na uwadze to, że to jest okręt z biletem w jedną stronę, bo jeżeli popłyniemy na flankę, gdzie przeciwników jest zbyt wielu, to nie uciekniemy, bo nie zdążymy. A jeżeli popłyniemy na flankę, gdzie jest przeciwników mało, to nic nie zrobimy, bo na drugą flankę już nie zdążymy. Także trzeba mieć to na uwadze i najlepiej na początku bitwy gdzieś się trzymać środka mapy, obserwować to, jak się okręty przeciwnika rozkładają właśnie na polu walki, i ocenić, gdzie nasza obecność przyniesie nam większe profity. Tutaj widzicie, że skręciłem sobie z flanki, wpłynąłem na środek. Tu mamy co prawda tryb wyścigu zbrojeń, także też troszeczkę innymi prawami się to rządzi. Ale wybrałem tutaj centralnie środek mapy, widząc, że większość okrętów jest tutaj po mojej lewej stronie, także zdecydowałem się, że tutaj coś spróbuję działać. No i niestety skończyło się to moją podróżą do portu, ale myślę, że swoje w tej bitwie zrobiłem, także... Ciężko jest tym okrętem uciec, mimo że kamuflaż nie jest jakiś tam tragiczny, bo 15,2 km wynosi bazowo. Jeżeli dołożymy perki, to trochę nam to spadnie oczywiście, ale jeżeli gramy na dużą liczbę okrętów 10 tieru, to będzie ten problem, że będą nas bić za darmo, bo no, zasięgi, prędkości i takie inne rzeczy. Także tutaj trzeba na to uważać i jeżeli ktoś się zastanawia nad zakupem pancernika tieru 8 premium niemieckiego, to ja zdecydowanie zamiast Anhalta polecę Tirpitza. Celność sekundarki podobna, artyleria celniejsza, kaliber większy, pula HP porównywalna i do tego mamy tam torped więcej, bo mamy chyba 4 czy 5 na burtę, a tutaj mamy tylko 2 torpedki na burtę. I Tirpitz wydaje mi się bardziej... będzie wam wybaczał więcej błędów niż Anhalt. Mimo, że tutaj tych nadbudówek praktycznie nie ma, ilość dział jest naprawdę imponująca, no to ja bym jednak polecił kupić Tirpitza zamiast tego okrętu. A na ile bym go ocenił? Dałbym mu takie... No myślę, że 5,5 na 10, no bo coś tam jest dobrego, coś tam jest słabego, ale ogólnie to jest taki przeciętniaczek, który w niektórych sytuacjach odnajdzie się fajnie, w niektórych sytuacjach będzie jednak niestety utrudniał nam zabawę, no ze względu właśnie na to, że sekundarka nie trafia, pociski głównej artylerii są za małe, żeby przebijać grube pancerze i będziemy się troszeczkę tutaj mordować, także powiem wam szczerze, że 5,5 na 10 zakup raczej bym odradzał, tak jak już wspomniałem, polecam w to miejsce Tirpitza. I będziecie na pewno z tego zakupu zadowoleni. O, coś krzywo. Tak prezentuje się kapitan okrętu. On u mnie lata na praktycznie wszystkich premkach niemieckich, wszystkich pancernikach. Co to takie pokrzywione? A tutaj prezentuję wam jeszcze ulepszenia, jakie mam zamontowane na tym okręcie oraz sygnały, jakie używam. Także przypomnę jeszcze raz, 5,5 na 10 raczej bym kupił Tirpitza w miejsce Anhalta, ale jeżeli chcecie, to no nie będziecie jakoś bardzo zawiedzeni, ale też nie jest to okręt, który będzie wam nie wiadomo jaką przyjemność z grania sprawiał. Także z mojej strony wszystko, zapraszam do dyskusji w komentarzach, do usłyszenia i na razie.